Pobłażania dla piratów drogowych i łamiących przepisy nie będzie, zapowiadają policjanci tuż przed długim majowym weekendem. Walkę wypowiadają też pijanym kierowcom. Akcję majówka funkcjonariusze zaczynają jednak nietypowo, nie na drogach, ale na chodnikach, gdzie chodzą piesi. Tam nakłaniają potencjalnych pasażerów samochodów osobowych, by reagowali, gdy kierowca wsiada za kółko na podwójnym gazie. Katarzyna Kintykiewicz. Czy bywa pani pasażerem samochodu osobowego? Tak. Czy w takim wypadku zwraca pani uwagę, czy kierowca jest wypoczęty, czy jest trzeźwy? No na pewno, oczywiście. Sama jestem kierowcą i na pewno zwracam uwagę na to. Gdybyście państwo zobaczyli nietrzeźwego kierowcę, czy zadzwonicie na policję? Na pewno. Na pewno, na 100%. Na 100%, bo nasze też bezpieczeństwo jest zagrożone na drodze. Teraz jesteśmy w trasie, bo z Gdańska idziemy. Jeśli widzimy kierowcę, którego styl jazdy wskazuje na to, że może być w stanie po użyciu alkoholu, nie bójmy zadzwonić na policję. To naprawdę nie jest donosicielstwo, a państwo możecie uratować życie drugiej osobie. Na drogi krajowe już dziś po południu wyjechały oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami na pokładzie. To patrol na autostradzie A2. Będziemy kontrolować przede wszystkim trzeźwość kierowców, prędkość, również sposób przewożenia naszych dzieci w pojazdach, jak również czy państwo i my jesteśmy pozapinani w pasy bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują także, by kierowcy jadący w długie trasy pamiętali o chwili odpoczynku na parkingu. Warto być rozważnym, bo jak pokazują policyjne statystyki, co roku w majowy weekend dochodzi do tragedii na drogach. Rok temu w 45 wypadkach zginęło 6 osób, rannych zostało 57. Zatrzymano ponad 240 pijanych kierowców. W ten weekend rozwaga potrzebna jest także podczas wypoczynku nad wodą. Ciepłe dni sprzyjają pierwszym kąpielom, a chwila nieuwagi czy brawura mogą zakończyć się tragicznie.